uważam, że jesteśmy najnowocześniejszą w tej chwili kopalnią i jedyną widoczną z kosmosu gołym okiem. Jedyną. I trzecią zresztą do, jako element stworzony ręką człowieka, bo pierwsza to jest Murchiński, kolej transsyberyjska, druga i kopalnia Bełchatów jest trzecią widoczną gołym okiem z kosmosu przez kosmonautów. Jak sobie tam przelatują, to o, nad Bełchatowem jesteśmy. Szybciej niż nam się wydaje, bowiem eksploatacja złoża Bełchatów zakończy się w 2019 roku, a złoża Szczerców w 2038 roku rozpoczną się prace związane z budową kopalni Złoczew. Przygotowania przebiegają zgodnie z harmonogramem, co rokuje, że nastąpi to najpóźniej za 5 lat. Możemy tylko powiedzieć, że to, co zapowiadaliśmy na tych spotkaniach ze społecznością lokalną, z samorządami, to wszystko nam się sprawdza. Tak jak mówiliśmy o tym, że w czerwcu 2013 roku będziemy mieli gotową dokumentację do przedstawienia do Ministerstwa Środowiska celem jej zatwierdzenia, tak też się stało. Wszystkie kolejne etapy, kroki milowe, które żeśmy wskazywali, zostały zrealizowane i tak realizujemy po kolei. W tej chwili realizujemy raport oddziaływania na środowisko, przygotowujemy się do projektu zagospodarowania złoża, tak żeby w roku 2015, zgodnie z naszym harmonogramem, wystąpić z wnioskiem do ministra środowiska o udzielenie koncesji na wydobycie, na przemysłowe zagospodarowanie złoża. Dopiero wtedy rozpocznie się proces wykupywania gruntów pod przyszłą kopalnię. Po uzyskaniu koncesji. Czyli najwcześniej jest to możliwe w 2016 roku. Aby się przekonać, czy warto budować kopalnię węgla brunatnego w okolicach Złoczewa, wykonano 272 odwierty. Wyniki tych badań ostatecznie utwierdziły decydentów, że warto tam inwestować. Złoże jest szerokie na około 3 km i długie 10,5 km. Zalega w rejonie Złoczewa, na południowy wschód od Złoczewa. Zasoby będą określone dopiero w dokumentacji geologicznej, ale szacujemy, że będą nie mniejsze niż 500 milionów ton węgla. Jest to złoże duże, które warte jest, żeby się nad nim pochylić i spróbować wydobyć to złoto z tej ziemi. A kiedy z odkrywki Złoczew będzie pierwszy węgiel? Myślę, że to nie wcześniej niż 2028 rok. Do tego czasu trzeba zbudować połączenie kolejowe Bełchatowa ze Złoczewem, bowiem ten rodzaj transportu jest najtańszy i najbardziej odpowiadający wymogom tej inwestycji. Na pewno taka linia byłaby nam pomocna niesamowicie, bo chociażby nawet gdyby była decyzja, że 100% węgla jest spalane tam, to ewentualnie przez jakiś jeszcze parę lat trzeba będzie dowozić do tego 13 bloku elektrowniowego węgiel, więc byłaby potrzeba transportu, no ale przede wszystkim transport materiałów, czyli to, co tutaj wszystko rozbierzemy, trzeba przewieźć do Złoczewa, czyli taka linia byłaby bardzo nam wygodna. Spośród wielu niewiadomych dotyczących odkrywki Złoczew, samorządowców i mieszkańców gmin, gdzie znajduje się złoże, a nawet gmin sąsiednich, interesuje to, gdzie będzie zwałowisko przyszłej kopalni. Jesteśmy za tym, żeby tam, gdzie nas nie chcą, nie być. Chociaż to są olbrzymie pieniądze dla gmin, w których to zwałowisko będzie. Proszę popatrzeć sobie na gminę Rząśnia, która posiada jedynie całe zwałowisko u siebie i ile ma z tego tytułu przychodów na dzień dzisiejszy. Proszę zapytać pana wójta Stolarczyka. Dla niego zwałowisko jest najważniejszym dzisiaj perełką w gminie. Bez tej perełki nie miałby tych sukcesów, które ma. Więc ja się dziwię, że wójtowie nie walczą o to, żeby jak największa część tego złowiska była w ich gminie. Trudno też określić, ilu ludzi będzie miało w przyszłości pracę w związku z odkrywką Złoczew. Dzisiaj jeszcze zbyt wcześnie o tym mówić, dlatego że nie są pewne kwestie rozstrzygnięte. Nie jest rozstrzygnięte, jak wielka elektrownia, jeżeli będzie, jak duża ona tam będzie, a ile będzie węgla szło do Bełchatowa, czyli podział węgla. Ile do Bełchatowa, do utrzymania tego bloku, który tutaj jest, a ile by zostało w Złoczewie. To nie jest w ogóle rozstrzygnięte.
Więc na etapie opracowań to musi być w pierwszej kolejności rozstrzygnięte i wtedy będziemy mówić dopiero, czy będzie tyle tysięcy ludzi zatrudnionych, czy tyle. No bo jeżeli będzie elektrownia, to będzie dużo więcej. Jeżeli będzie sama kopalnia, to nie należy się spodziewać więcej prawdopodobnie niż około 2,5 tysiąca osób. Tymczasem dzięki uprzejmości dyrekcji kopalni węgla brunatnego Bełchatów mieliśmy okazję zobaczyć, jak wygląda kopalnia i jej okolice. Jesteśmy w odkrywce Bełchatów 30 metrów poniżej poziomu morza, czyli około 230 metrów poniżej poziomu przyległego terenu. Możemy być ponad 300, bo wydobywamy węgiel z pąk. Tutaj bełchatowskiego węgla zalega, znaczy wydobywamy węgiel z minus 110 poniżej poziomu morza. Węgla na dobę jest wydobywana około 120, tak średnio 120 tysięcy ton na dobę, bo takie jest zapotrzebowanie elektrowni. Jeżeli elektrownia potrzebuje więcej węgla, możemy podać dużo większą ilość węgla. Natomiast jeżeli chodzi o ilość koparki, to takie jak ta koparka, to są trzy duże koparki nadkładowe firmy Krupp, trzy Orensteiny, mamy jeszcze koparki dwutysiączki, mamy, to jest SCHRS, no to może telewizja niewiele mówi, a to są mniejsze koparki, połowę mniej więcej wydajności tej. Ja powiem, że ta koparka może pracować z wydajnością około 15 tysięcy metrów sześciennych na godzinę. No z taką wydajnością wiadomo, nie pracuje się na maksymalnych obrotach, bo nikt maksymalną prędkością samochodem nie jeździ. Odkrywka Złoczew będzie podobna do tej pod Bełchatowem? Tak, geneza powstania złoża tutaj Bełchatów, Szczerców i Złoczew jest podobna. Warunki geologiczne również należy, no, ogólnie powiedzieć, są podobne. W związku z tym i eksploatacja, i odkrywka będą podobne. Tam również głębokość odkrywki będzie około 300 metrów. I parametry ze względów technicznych, czyli nachylenie skar zboczy, będzie podobne, bo budowa geologiczna przyległych terenów jest również podobna. Znajdujemy się w tej chwili na placu widokowym w Żłobnicy. Za moimi plecami widać całą panoramę kopalni. Przeciwległy skarpa czy zbocze północne oddalone jest od nas o 3 km. Po długości ta odkrywka ma 7 km. Kiedy w okolicach Złoczewa będzie tak jak tutaj? Jeżeli mówimy, że ma to wyglądać tak jak tutaj, że to już widać, że to jest duża odkrywka, to na pewno po roku 2020, bo od momentu uruchomienia pierwszego układu, takiego do zdejmowania nadkładu, do wydobycia węgla, to upływa około 6-7-8 lat, w zależności od warunków geologicznych i przyjętej technologii. Jaka może być wydajność złoża Złoczew? Jest przyjęte wydobycie około 21 milionów ton węgla na rok. Ja powiem tylko, że to jest z odkrywki Bełchatów i Szczerców. W ubiegłym roku podaliśmy ponad 40 milionów. No ale to są dwie odkrywki. Troszkę inaczej będzie funkcjonować ta odkrywka Złoczew, bo ona będzie w pełnym oddaleniu, czy w porównaniu tutaj z odkrywką Bełchatów i Szczerców. Za 20-30 lat Złoczew, Burzenin, a nawet Ostrówek może być podobny do gminy Kleszczów. Od lat gmina Kleszczów korzysta, bo na jej terenie zlokalizowana jest odkrywka. Do gminy Kleszczów płyną podatki, do gminy Kleszczów płynie opłata eksploatacyjna z węgla, stąd przychody ma bardzo duże i sobie może pozwolić na taki rozwój gminy, jaki widzimy. Dzięki kopalni Bełchatów gmina Kleszczów zaliczana jest do najbogatszych w Polsce. Czy tak będą kiedyś wyglądać okolice Złoczewa? Tak, to jest jakby kierunek rekultywacji i rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych przyjęty w całej Europie. Jesteśmy na zwałowisku zewnętrznym, tak zwanej Górce Kamińsk. To zwałowisko było usypane z nadkładu zdejętego z węgla, uformowane i w dużej mierze jest zrekultywowane w kierunku leśnym.
Ta część, którą tu widzimy Państwo za moimi plecami, to jest część taka rekreacyjna. Jest wyciąg narciarski, stok narciarski, świetne tereny rekreacyjne. Na całym zwałowisku, oprócz tego świetnego drzewostanu wielogatunkowego, który ma kilkanaście gatunków drzew i krzewów specjalnie sadzonych według specjalnego projektu, są wytyczone ponad 40 km ścieżek rekreacyjnych, świetnych dla takich wycieczek rodzinnych. No i tak obserwujemy w okresie letnim, że całe rodziny przyjeżdżają tutaj w rejon Górki Kamieńsk, a jesienią na grzyby. A zimą na narty jest takie duże zainteresowanie, że musimy stać w długich kolejkach. Za 30 parę lat w miejscach wielkich dziur w ziemi, czyli dzisiejszych odkrywek Bełchatów i Szczerców, będą jeziora też stworzone ręką człowieka.